Roxy, wiem, że ty miałaś także współpracę z ekipą, nagraliście wspólny utwór. No właśnie, jak wyglądała współpraca, jakie są twoje wrażenia co do ekipy? Ja bardzo lubię ten numer, Napad na bank, uwielbiam. Szczerze mówiąc, my nie mieliśmy zbyt wielkiej styczności ze sobą, bo ja nagrywałam swoją zwrotkę osobno, oni swoje zwrotki osobno. Klip kręciliśmy w wielkim biegu. Ja byłam między aktywnościami, więc dosłownie wpadłam tam na 2 godzinki, nakręciliśmy moje sceny i się zawinęłam, więc nie miałam z nimi zbyt dużo do czynienia. Aczkolwiek wydają się bardzo fajną ekipą. Skąd w ogóle pomysł na to? Bo to mnie zastanawia, czy to była twoja inicjatywa, czy może po prostu to właśnie Friz z ekipy mówi, dobra, chcemy Roxy, ona jest taka fajna. Kogo to była inicjatywa? Szczerze mówiąc, to było tak, że przyjechałam do studia. Akurat ten numer został wyprodukowany przez Donatana i no, przyjechałam do niego do studia, on mi włączył ten numer i to miał być mój numer na początku, ale później stwierdziliśmy, że ekipa się do tego dogra. No i finalnie wyszło tak, że to ja jestem na ficie, ale na początku ten numer miał być przeznaczony dla mnie. No i tak się dogadaliśmy po prostu. Jasne. A co do samej Wersow, miałaś z nią styczność? Tak, to... tak. Z Wersow w ogóle poznałam się na planie teledysku Cleo. Kocham. Nie wiem, czy kojarzysz? Ja w ogóle pamiętam was u reżysera życia. Tak, ale tak... wtedy się nie przecięłyście się. Tak, dopiero właśnie na tym teledysku kocham. No i naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła. Ja ją bardzo lubię personalnie. Jest bardzo sympatyczna. A macie jakikolwiek kontakt? Średni raczej. Ja w ogóle nie mam raczej kontaktów z nikim z tej branży, z show biznesu, z nikim chyba się tak nie mocno jakoś nie zaprzyjaźniłam.